Państwa, zdajemy sobie sprawę z tego, jak praca ma wielkie znaczenie dla każdego z nas, dlatego że oprócz aspektu finansowego, który jest, zdawałoby się, podstawowym, dlatego że każdy z nas tak naprawdę trudzi się po to, by pracować, dlatego żeby zapewnić sobie, rodzinie, podstawę do utrzymania. Ale mamy też świadomość tego, jak praca ma znaczenie po to, żeby każdy z nas miał poczucie satysfakcji, spełnienia, że jest przydatny dla innych, że wykonuje te czynności, które służą rozwojowi społeczeństwa. Bardzo się cieszę i chcę podziękować panu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, panu staroście, za to, że po raz już 11, 12 gościmy w Pionkach taką dużą imprezę, jaką są Targi Pracy, które dają szansę nie tylko na znalezienie pracy, ale również na znalezienie lepszej pracy. Bo każdy z nas szuka takiego miejsca, gdzie będzie się mógł realizować i z godnością zarabiać środki na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Życzę Państwu, abyście Państwo na tych targach znaleźli dla siebie godne miejsce i satysfakcję w życiu właśnie tym zawodowym, którego szukacie, jak również rodzinnym, którego praca jest warunkiem. Wszystkiego najlepszego. Życzę sukcesów na targach pracy.